Ksiądz Kostysonadi w tym swoim kanale w kolejnym Szybko i Zdrowo, którego już jakiegoś czasu nie było. Gadaliśmy sobie na strumykach o izotoniku, także dzisiaj taki przepis na izotonika. Po co w ogóle izotonik, na co to komu, dlaczego ci się to przyda, co to w ogóle jest. Jest to mieszanka węglowodanów prostych z solą, których to zapasy podczas wysiłku się uszczuplają, do tego potrzebujemy taki napój, żeby sobie te zapasy uzupełniać. Izotoniki, które są w sklepach, przeważnie są strasznie chemiczne, dlatego myślę, że lepiej jednak sobie zrobić to samemu, wyjdzie taniej, wyjdzie lepiej i na pewno smaczniej. Także czego będziemy potrzebować? Na początek litr wody, 1,5 cytryny, pół łyżeczki soli, 5 łyżeczek miodu i 3 łyżeczki cukru trzcinowego. Czy na początek wyciskamy sobie cytrynę. Jeżeli nie mamy żadnej wyciskarki, możemy też oczywiście sobie do szklanki na spokojnie ją wycisnąć. Dobra, wycisnęliśmy, także możemy przelać do butelki. Oczywiście możemy też sobie wlać tę wodę do jakiegoś dzbana, ja akurat wolę z butelki, dlatego że po prostu łatwiej się to miesza. Dlatego jeżeli się boicie, że rozlejecie, to po prostu sobie przelejecie do dzbanka. Tylko że potem gorzej będzie się to wszystko mieszać. Ale jak to woli. No, a przelewając do butelki wystarczy zakręcić. I możemy sobie elegancko to wymieszać. Dalej, 5 łyżeczek miodu, czyli no 25 gramów. Damy sobie 25 gramów tego miodu. Takim właśnie bardziej zbitym jest dużo łatwiej, bo się po prostu zsypuje. No ten płyn trzeba dobrze przelać, ale nie takie rzeczy się robiło w życiu. Dalej, zostało nam jeszcze 2 łyżeczki cukru trzcinowego, czyli będzie to 10 gramów. No tutaj dopiero się zacznie rozsypywanie. I na koniec pół łyżeczki soli. Sól podczas wysiłku niestety wypacamy, jest ona nam potrzebna, dlatego też troszkę jej musimy wsypać do takiej domowej roboty izotonika. Zresztą w tych sklepowych też jest zawsze sól, bo to jest w sumie receptura izotonika. Także teraz wszystko mieszamy. To ja mówiłem, jeżeli ktoś się boi rozsypek, to może sobie po prostu to wrzucić wszystko do dzbana i wtedy wymieszać. No ale trochę się będzie musiała mieszać. I gotowe. Całość ma mniej więcej taką barwę. Tutaj głównie smak będzie zależał od tego, jakiej jakości miodu użyliśmy. W całości jest około 45 gramów węglowodanów, czyli no mniej więcej to będzie 22 gramy na 500 ml, na pół litra napoju, także troszeczkę mniej niż w tych sklepowych. Smakuje dobrze, orzeźwiająco, warto też sobie zawsze schować do lodówki przed treningiem i potem sobie na treningu można sączyć. Także wiemy, co dodajemy, jest to dobra rzecz. Możemy też używać innych owoców cytrusowych, jakieś grejpfruty, pomarańcze, także kwestia gustu. Tak samo jak możemy na przykład dosypać więcej cukru, albo w ogóle nie korzystać z miodu i skorzystać tylko i wyłącznie z cukru. Przy takim wysiłku jak piłka nożna nie będzie to nic złego. Także tyle na dziś, jeżeli się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Nowe filmy 2 razy w tygodniu. Trzymajcie się, do kolejnego, na razie.